Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś pyszny dewolej z masełkiem czosnkowym, do tego panierka serowa i mamy pyszny i prosty pomysł na obiad. Mięsko jest mięciutkie, soczyste, masełko super wypływa, serdecznie Wam polecam ten przepis. U mnie z ziemniakami, z surówką, obiad gotowy. Zapraszam na przepis. Przygotowuję masełko czosnkowe, tutaj tradycyjnie masło, czosnek, dodaję jeszcze świeżą natkę pietruszki i sól, dokładnie mieszam. Masełko gotowe. Teraz biorę się za filet z kurczaka, plastry rozbijam. Następnie będę panierować tradycyjnie z każdej strony. U mnie sól, pieprz i jeszcze przyprawa do kurczaka. I tak robię z każdym kawałkiem mojego mięsa. Teraz wykładam masełko czosnkowe, dokładnie tak jak widzicie. I będę zawijać rolatki. Pamiętajcie również o bokach, żeby z boku zawinąć, tak jak ja to robię i wtedy będzie bardzo szczelnie. No i pozostaje tylko panierowanie. Tradycyjnie mąka, jajko, bułka tarta wraz z tartym serem żółtym i ponownie jajko, żeby było wszystko jeszcze bardziej stabilne, bułka tarta i smażymy na rozgrzanym oleju z każdej strony kilka minut. Dewolaje są gotowe. Naprawdę przepyszne, bardzo Wam polecam, często przygotowuję, bo moja rodzina je uwielbia. Dziękuję bardzo za oglądanie i pozdrawiam.